Dziś w recenzji wraz z Bobrym Waflem? Forest. W grze, w której gówno widać, bo ktoś nie opłacił rachunku za prąd. Jebane hippisy, niech się nauczą, że nie płaci się korą drzewną na poczcie. Brzmi, jakbyś to mówił z doświadczenia. W grze, w której macie się zrobić miętko, bo mały trup ściska cię za rękę i nie żąda drobnych na ekstazji jak zwykle. Taki żal. W grze, w której twoi bezdomni sąsiedzi uprawiają aerobik do gór nogami, pokazując ci chamsko, że jesteś nubem grawitacji. Ale czasami mają dobre serce, odciągając najbardziej najebanych do domu. W grze, w której możesz pokazać, że w dupie masz ich aerobik, pierdoląc ich drzwiami w mordę. Ścian jeszcze nie ma, ale w Simsach też sprzedawało się tapetę, żeby kupić pizzę. Czy to randkowa gra, gdzie wstydzisz się pokazać przed ludźmi, którzy urządzili ci imprezę niespodziankę? W grze, w której możesz wpierdolić stado gęsi, jeśli staniesz się Jezusem napierdalającym po wodzie. Kajak nie znajduje się w zestawie. Sam sobie wygryź. Napierdalaj w ryby kijem i stań się ich bogiem przez 3 sekundy, gdy będą się zastanawiały nad sensem egzystencji, patrząc w twą czarną duszę, zanim jebną na śmierć. Gap się w ogień, za darmo, bez kredytu, bez pożyczek, bez pieprzenia się o tym, jak trudny był egzamin z matmy. Po prostu gap się, aż ci wypali oczy. Jebane schody. Zwiększ swoje szanse powodzenia samobójstwa, skacząc z większej wysokości. Zajeb drzewa, to przez nie ludzkość jest w stanie oddychać i żyć. Zajeb drzewa i zajeb ludzkości jednym ruchem się giery. Jebnij sobie mur obronny zjebanych drzew. Komary stwierdzą, że atak nie ma sensu i sobie odpuszczą. Na pewno. Odwiedź anus twojej starej. To wolna, wyzwolona kobieta była. Odwiedź kopalnię niebieskiego koloru. Rozpierdol ją i zakłóć produkcję jagód. Pierdolić gumi się. Pochwal się flarą. Bezdomni z okolic będą ci tak zazdrościć, że wydrą ci gałki z oczodołów. Gratis. Przeżyj odwiedziny najebanego wujka Stynka, który rozpierdala ściany, i poczuj, jak niepotrzebna była twoja praca przy umocnieniach. Jebany los. Poczuj oddech dzikich wiewiórek, które wpierdalały uzbekistański azbest na swoim ramieniu. Papugi są passe. Przeżyj w otwartym świecie horroru, który zjebali i nie ma klauna z McDonalda. Wpierdalaj korzonki na naszej stronie www. I jak oceniasz? Brakuje zmutowanych bobrów wpierdalających umocnienia w nocy. 4/5. Skąd wiesz, że to nie dzięki nim wcześniej umocnienia padły? Coś w tym jest.